Miłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, drodzy bracia kapłani, kochane siostry, przeżywające dzisiaj swój jubileusz 150 lat od powstania zgromadzenia, wszyscy związani z charyzmatem zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. 150 lat temu też była uroczystość Wszystkich Świętych. To właśnie ten dzień, to stare święto powstałe w Kościele w IV i V wieku, przeniesione w wieku VIII przez Grzegorza III na 1 listopada wybrał ówczesny biskup Zygmunt Szczęsny Feliński, dziś święty, i wybrała założycielka waszego zgromadzenia, Matka Teresa Potocka, na poświęcenie kaplicy w tym miejscu, w którym jesteśmy. I to poświęcenie kaplicy, miejsca, w którym skromnie rozpoczynały pracę siostry, uznaje się dzisiaj powszechnie za początek waszego zgromadzenia. I dlatego dzisiaj w żadnej kolizji, ale w całym bogactwie uroczystości świętych, wszystkich świętych, jesteśmy dzisiaj z wami, aby Panu Bogu dziękować za to, co się wydarzyło w roku 1862, uroczystość wszystkich świętych właśnie w tym miejscu. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Słyszymy dzisiaj z ust świętego Jana Apostoła. Jesteśmy dziećmi Bożymi, ale się jeszcze nie objawiło, kim będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni. Będziemy święci tak, jak On jest święty. Bracia i siostry, to jest konstytucja świętości w Kościele. Świętości, która ma swój fundament w Bogu, bo Bóg jest święty. Świętości, która ma swój fundament w człowieku, ale Boży fundament. Jest w nim tym fundamentem prawda o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Że staliśmy się dziećmi Bożymi przez chrzest święty. Bracia, trzeba w to uwierzyć. Wierzyć, że żyje w nas od Chrztu Świętego nowy człowiek. Rośnie w nas nowy człowiek łaską Boga i naszą współpracą z Panem Bogiem. I trzeba na co dzień starać się żyć tą rzeczywistością prawdziwą dziecięstwa Bożego, a równocześnie rzeczywistością sakramentu chrztu, w który trzeba wchodzić coraz głębiej przez całe życie chrześcijańskie, bo to jest droga świętości Kościoła i to jest droga naszej świętości. Naprawdę jesteśmy dziećmi Bożymi. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii idzie jeszcze dalej. Jest to Ewangelia nie do tłumów na Górze Błogosławieństw. Jest to Ewangelia, w której tu i teraz mówi do nas Bóg. Początek kazania na górze, 8 błogosławieństw. Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy cierpią, błogosławieni cierpiący prześladowanie. Do nich należy Królestwo Niebieskie. To jest droga świętości, która jest nie do pojęcia i nie do zrozumienia, jeżeli w nas nie ma głębokiej wiary w Boga. Jeżeli w nas nie ma wiary w życie wieczne. Ta droga, którą wybiera człowiek, droga błogosławieństw, droga wspinania się na górę błogosławieństw, by usłyszeć kazanie na górze Jezusa Chrystusa, jest dla tych, którzy uwierzyli Bogu i dla tych, którzy wierzą, że życie ludzkie nie zamyka się w wymiarze
doczesności, ale ma swój nie tylko dalszy ciąg, ma swój zasadniczy ciąg Bogu, do którego idziemy, by zamieszkać w domu Ojca i by zobaczyć, jak to jest i by być razem z tym, który jest święty. Kto nie miałby tej wiary, kto nie miałby wiary w życie wieczne, nigdy nie zrozumie kazania na górze i błogosławieństw, a wręcz przeciwnie, będzie w nich widział zupełnie niezrozumiały paradoks. Nie do zrealizowania w tym życiu. Wskazania bez sensu, jeżeli się nie popatrzy na nie w perspektywie wieczności i w perspektywie tych wielu, jak wierzymy, bardzo wielu, którzy przeszli tą drogę świętości na ziemi, budując ją na fundamencie Boga, który jest święty, i idąc drogą przykazań i drogą błogosławieństw, tak jak uczy Chrystus na górze. Bracia i siostry, wśród tych błogosławieństw, 8, jest także to błogosławieństwo, które brzmi: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią od Boga i od ludzi. Długo musiała czytać Ewangelię Mateuszową i to kazanie na górze matka Teresa Ewa Potocka i usłyszała wśród tych błogosławieństw wszystkie, ale w sposób szczególny, szanując wszystkie łącznie z ubóstwem, choć pochodziła z bogatego domu, potrafiła w sposób szczególny pochylić się nad tym błogosławieństwem. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Dotarły one do niej w połowie XIX wieku i ta pochodząca z hrabiowskiej, sławnej, zasłużonej i bogatej rodziny kobieta postanowiła po śmierci męża jeszcze bardziej wejść na drogę przykazań, jeszcze bardziej wejść na drogę Ewangelii. I choć pochodziła z takiego właśnie domu, potrafiła się wczuć, była empatyczna wobec tych potrzebujących pomocy, a szczególnie na sercu leżały jej młode dziewczyny, które nie radziły sobie ze swoim życiem, ze swoją czystością i potrzebowały pomocy, ponieważ takie podupadłe moralnie żyły już w XIX wieku i żyją w XX. I chcielibyśmy, żeby nie żyły dalej, ale wiemy, że i to jest fundament ciągłości charyzmatu waszego zgromadzenia. Od tej strony ono zawsze będzie potrzebne. Potrzebne światu, potrzebne Polsce, potrzebne Kościołowi. Zostawiła więc swój dom, postanowiła pojechać do Laval we Francji na 8 miesięcy, by w zgromadzeniu podobnym do tego, które potem założyła, uczyć się, w jaki sposób takim ludziom, takim kobietom, takim dziewczynom pomagać. To był rok 1861. To był także rok, pod którego koniec, dziwne są zamiary Bożej opatrzności, ważyły się losy arcybiskupstwa w Warszawie, które było nieobsadzone, a współpraca papieża z carem wcale nie była łatwa w zrealizowaniu tego zamiaru. Na początku roku 1862 wraca do Polski matka założycielka, nauczona pracować z dziewczętami przez te miesiące we Francji. I przychodzi do Warszawy w lutym Zygmunt Szczęsny Feliński z Petersburga jako arcybiskup warszawski. I tu się spotykają ich drogi. Jego, człowieka wrażliwego na sprawy charytatywne i jej równie wrażliwej na to błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I właśnie w tym miejscu
wraz z arcybiskupem warszawskim, dzisiejszym świętym, decyduje się, że to tu będzie to miejsce. W tym kwadracie ulic skoncentrował arcybiskup działalność charytatywną archidiecezji warszawskiej. Oprócz sióstr, które były u początku Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, zapraszając Matkę Potocką, zaprosił także swoje siostry, które założył. I tak to jest do dzisiaj. Nowe zgromadzenie, którego początek przyjmujemy właśnie na rok 862, zaczyna działać prężnie, rozwijać się. W pewnym momencie wchodzi we współpracę ze zgromadzeniem francuskim, aby w ten sposób uzyskać zatwierdzenie papieskie. I tak jest przez 45 lat do roku 1922, kiedy to Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wybija się na samodzielność i w ten sposób działa w różnych częściach Polski przedwojennej i powojennej, w różnych częściach Europy i świata, można powiedzieć prawie na wszystkich kontynentach. I w tym właśnie zgromadzeniu pojawia się w roku 1925, tu w tym domu 1 sierpnia, Helena Kowalska. Młoda, niepozorna dziewczyna. Przyjęta, odbywa nowicjat. Żyje życiem prostej zakonnicy. I to właśnie ona została wybrana przez Boga, żeby w tym zgromadzeniu sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w tym zgromadzeniu ustawionym przez założycielkę w kierunku pomocy ludziom potrzebującym, biednym, chciałoby się dziś powiedzieć ludziom ulicy, żeby w tym zgromadzeniu niczego nie negować, ale wiele dopełniać, pogłębiać i poszerzać charyzmat tego zgromadzenia. Objawienia Matki Bożej, objawienia Pana Jezusa Miłosiernego dla siostry Faustyny, dzienniczek, wszystko to znane już przed wojną, stają się ważnym etapem życia waszego zgromadzenia, za który dziękując dziś za wszystko w tych 150 latach, także w sposób szczególny pragniemy razem z wami dziękować. Potem przychodzą czasy trudne dla objawień siostry Faustyny. Nie będziemy o nich dzisiaj wspominać. Ale znowu pojawia się tak, jak się pojawił kiedyś na drodze matki założycielki, arcybiskup warszawski Zygmunt Szczęsny-Feliński, pojawia się niejako na drodze i to wcześnie kultu Miłosierdzia Bożego, o którym mówi siostra Faustyna, młody biskup krakowski, Karol Wojtyła, który jeszcze jako student nawiedzał miejsce objawień siostry Faustyny. A potem zaczyna się odsłanianie, odkrywanie prawdy, którą objawił siostrze Pan Jezus. Zaczyna się odsłanianie prawdy zawartej w dzienniczku i przygotowanie kolejno procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego. I niewątpliwie też w tym zamiarze szerokim, boskim było także bardzo w tym pomógł wybór papieża Polaka, wybór Karola Wojtyły na papieża i beatyfikacja w roku 93 i kanonizacja w roku 2000. I otwiera to, tak jak powiedziałem, niczego nie negujący, ale wszystko kontynuujący i rozwijający etap Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. I dzisiaj oboje oni, błogosławiony Jan Paweł II i siostra święta Faustyna, sprawiają, że świat zna orędzie Miłosierdzia Bożego. Orędzie tak bardzo światu potrzebne, wbrew wszystkim narzekaniom na współczesność, tak bardzo przez współczesny świat oczekiwane, ale równocześnie tak bardzo sprawiające, że jako Kościół w Polsce jesteśmy przez ten wymiar i charyzmat Bożego Miłosierdzia znani na całym świecie. W roku 1995 mądrość sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wyraża się tym,
że ogłaszają siostrę Faustynę, wówczas błogosławioną, swoją współzałożycielką. Cały czas chodzi o to samo. I w wymiarze całego Kościoła i świata, muszę powiedzieć, że na synodzie, który się zakończył 3 dni temu w Rzymie, w którym było obecnych 300 biskupów z całego świata, Ameryki, Azji, Oceanii, Afryki, temat, który się pojawiał w wypowiedziach bardzo często i temat, który nas czynił rozpoznawalnym jako Polaków na całym świecie, to jest temat Bożego Miłosierdzia, orędzia, które z Łagiewni Krakowskich rozprzestrzeniło się i rozszerza się na cały świat. I niewątpliwie zarówno błogosławiony Jan Paweł II, wiadomo z jakich powodów zresztą, ale prosta zakonnica, siostra Faustyna są najbardziej rozpoznawalnymi świętymi z Polski na całym świecie. To jest to zadanie kontynuacji. Nie wolno zapominać, bo przecież tak mocno podkreślał to Chrystus w objawieniach siostrze Faustynie i ona tak bardzo to mówiła, że trzeba miłosierdzie Boże głosić, wypraszać i czynić. Nie wolno więc zapominać o charyzmacie nadanym wam przez założycielkę, matkę Helenę Teresę Ewę Potocką, ale nie wolno także zapominać tego wszystkiego, co wnosi Pan Jezus w wasze zgromadzenie przez wybraną przez siebie apostołkę Bożego Miłosierdzia. Świat działa często na zasadzie wahadła. Od jednej skrajności w drugą skrajność. Trzeba robić wszystko, żeby to, czy ta zasada świata, wahadła, które się nie chce zatrzymać w środku, tylko idzie z jednej strony w drugą, nie była nigdy obecna w waszym zgromadzeniu. Ważne są początki, ważny jest cały czas międzywojenny i powojenny i ważny jest ten czas po beatyfikacji siostry Faustyny i po kanonizacji, czas, który niesie dla was, sióstr drogich i kochanych, nowe wyzwania, nowe zadania. I trzeba powiedzieć, jesteście bardzo Kościołowi i w Kościele potrzebne, żeby nieustannie i z mocą głosić, wypraszać, czynić Boże Miłosierdzie dla całego świata. I przede wszystkim o to się z wami dzisiaj, dziękując Bogu za 150 lat zgromadzenia, modlimy, żebyście w tej gorliwości przepowiadania Miłosierdzia Bożego wytrwały zawsze, żeby wam nie zabrakło nigdy powołań tych, którzy czy które będą głosić Miłosierdzie Boże w następnym pokoleniu. I żebyście ten bosko-ludzki, święty tryptyk, jakim jest Jezus Miłosierny, siostra Faustyna Święta i błogosławiony Jan Paweł II, miały zawsze w największej czci. To rzeczywiście jest wielkie dzieło drugiej połowy XX wieku. Rzeczywiście rok 2000, ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego i kanonizacja siostry Faustyny dla waszego zgromadzenia i w waszym zgromadzeniu, ale więcej dla Kościoła w Polsce i Kościoła powszechnego, to będzie data zawsze niesłychanie ważna i istotna dla przepowiadania i czynienia Bożego Miłosierdzia. Kiedy Jan Paweł II w 97 roku był w Łagiewnikach, kiedy potem odprawiał mszę świętą na Błoniach, nawiązując do siostry Faustyny, mówił: bądźcie apostołami Bożego Miłosierdzia. A kiedy przyjechał w roku 2002, poszedł jeszcze krok dalej, mianowicie powiedział: bądźcie świadkami Bożego Miłosierdzia. Każdy apostoł ma głosić orędzie Miłosierdzia Bożego. I każdy apostoł jest skuteczny wtedy, kiedy jest świadkiem, kiedy sam daje świadectwo otwierania się na miłosierdzie Boga
i przyjmowania miłosierdzia Bożego. Bądźcie więc i apostołami, i bądźmy wszyscy świadkami Bożego miłosierdzia, ponieważ na to czeka współczesny świat. I słowa siostry Faustyny wypowiedziane tuż przed wojną zawsze będą miały swoje znaczenie, także dzisiaj. Nic nie potrafi ocalić człowieka i świata, obronić czasem przed sobą samym, jak tylko miłosierdzie Boga. Amen. Thank you.